I tak, hej Kasiumka, witam wszystkich na moim warsztacie. Przyszedł czas na zdeponowanie miedziuchy. Tak, tak, ile miedzi w zielonym wiaderku siedzi. Oczywiście jeszcze przy okazji zrobimy szybką kopalnię miedzi. Tu mam taki stojan z prawdziwą miedziuchą, sprawdzone wcześniej, także sobie to dołożymy. I na razie postanawiam tak, że opróżniam zielone wiaderko, dajemy to w depozyt na przechowanie. Zobaczymy, co się potem z tym stanie. Także sam jestem ciekaw, ile tego tam dokładnie będzie. Dołożymy troszeczkę miedziuchy z tego stojana. Mam jeszcze względem zielonego wiaderka pewne plany. Oczywiście wiaderko zostanie, ale o tym później. Tak więc zabieramy się za szybki demontaż stojana i zaważenie, za deponowanie miedzi. Zapraszam na filmik i widzimy się na podsumowaniu. Wracam do domu z kopalni miedzi. Widok miedziuchy w mej głowie siedzi. Wszyscy koło jej szukają. Wszyscy miedzi pożądają. Uda płyszczy, drażni oczy. Złomy za nią w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy za nią w ogień skoczy. No i tak, mamy taką kępkę miedziuchy. Zobaczymy, ile waży. Jest nasza waga. I co? Ile mamy? 80 gram po 30,50 zł w dniu dzisiejszym na Metaleo. 2 zł 44 grosze wpada do zielonego wiadereczka. I co? Czas na deponowanie zawartości zielonego wiadra. No i co? Jak brakuje w skarbcu kasy, to ze złomem są zapasy. I ja sobie zrobię taki lepszy, bogatszy depozyt. Zobaczymy, na ile to starczy. No co? Sam jestem ciekaw, ile to dokładnie wyjdzie. Miedziuchę oczywiście przesypiemy sobie z zielonego wiaderka do zielonego worka. Woreczek oczywiście 80% z recyklingu. Szanuj natkę, naturę. Ciekawe, dobre. Sypiemy sobie. I co? Żeby nie było to tamto. Waga. Waga, waga. Jest i waga. Aha, starujemy sobie oczywiście tą siatkę też, bo coś ona zapewne waży. No, waży. Nawet żeby nie było, że coś tam oszukaliśmy o 20 gram. Jeżeli dzisiaj miedziucha jest po 30 groszy 50, no 61 groszy bym się oszukał. Nie można. A więc tak, skasujemy to jeszcze raz. Cyk. Tara jest 0,0. No i fajnie, no i co? Przesypiemy zawartość zielonego wiaderka do zielonego woreczka. Trzeba tak to zrobić, żeby to dobrze wyszło. Dobra, waga na bok. Cały czas widzicie, jest minus 0,20 gram. Żeby nie było to tamto. Pyk. O, tak to zrobimy. Tak, 12 kilo jest na pewno. Także myślę, że ta siatka wytrzyma. I co? Ale waszy. Przesypujemy w ten oto sposób. Obstawiam, że jest dobrze ubite, bo ubijane było już nieraz. I tak. Tak to się prezentuje. Ale baba. Miedziana baba. Wiaderko puste. Na bok. I bierzemy się za ważenie naszej siaty.
to jeszcze powlatywały. Nie ma, to tamto, wszystko wchodzi. Pyk. Waga. Cały czas te 20 gram mamy. I co? Na wagę. Siatkę zapraszamy. 12 kilo 335 gram. Licząc w dniu dzisiejszym, czyli 30 listopada 2022, po 30 zł 50 groszy, taka cena na Metaleo. 376,22 grosze warte było zielone wiaderko z miedziuchą. Fajnie. No i tak, jeszcze raz, tak to wygląda. Tak to się szacuje. 12 kilo 335 gram po 30 zł 50 groszy w dniu 30 listopada 2022. W sumie wartość 376,22 grosze. Ja oczywiście sobie to pakuję. Siatkę też tak opiszę z tymi danymi. I jak przyjdzie czas na sprzedaż, to się sprzeda, porównamy, czy się opłaciło wstrzymać ten depozyt. Tak więc zabieram się za spakowanie i opisywanie. No i tak, depozyt spakowany, opisany, 12 kilo 335 gram, miedź mix, oczywiście wszystko po 30 zł 50 groszy, 375,22 grosze, wszystko na dzień 30 listopad 2022. Zobaczymy, jak przyjdzie czas na sprzedaż, czas na wyciągnięcie tego depozytu, porównamy, ile to dni tutaj wytrzymało, miesięcy, może zobaczymy, czy warto było trzymać, jaka cena, bo ceny, wiadomo, miedzi się zmieniają jak na giełdzie. No i tak, co do wiaderka, mam pewne plany, także zobaczycie to wkrótce, nie chcę jeszcze nic tutaj ujawniać, wiaderko na pewno zostaje. No i co? Miedziucha zdeponowana, Flaming zadowolony. Ja oczywiście chowam teraz to w odpowiednie miejsce. To jest moja tajemnica, gdzie to będzie, bo to wiadomo, jak w banku, jak w skarbcu, musi być pilnie strzeżone. Wiaderko jest puste, czeka na kolejną dostawę. Także wypatrujcie kolejnych odcinków z demontaży. Będziemy od nowa zapewniać, zobaczymy, ile to, to czasu zajmie. Jak to szybko będzie szło, wiadomo, wszystko zależy od treści. No i nic, moi kochani, standardowo, jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkowania w górę, jak nie, to w dół, zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam, bo to wspiera kanał Flaming Recycling. Zapraszam do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego Flaminga. I na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.